Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim zaproszę Was do kolejnych zmagań z cyklu Speedrun 3.0, gdzie komentuję swoje ruchy, zdradzam w swojej głowie wszystkie plany, żeby oczywiście troszeczkę Was wspomóc w swoich działaniach. Jest mi to bardzo też potrzebne wbrew pozorom i cieszę się, że mogę komuś pomóc, ale dobra, do rzeczy. Moi drodzy, 21 maja, 25 maja w Warszawie w Muzeum Polin odbędzie się Grand Chess Tour Superbet Rapid and Blitz, gdzie będzie grał Jan Krzysztof Duda oraz Magnus Carlsen i wielu czołowych zawodników. Ja też tam będę, pojawię się 21 w niedzielę, będę udzielał symultany wszystkim chętnym kibicom, więc się na pewno spotkamy. Zapraszam już serdecznie. Wszystkie szczegóły oczywiście podepnę w komentarzu, ale też proszę śledźcie Facebooka, fanpage Szachuś i tam będę też informował o tych sprawach i przez te kilka dni będę związany właśnie z tym wydarzeniem, gdzie będę też analizował partie, zmagania i naszych zawodników i też ciekawe rozgrywki, więc to tyle w drodze wstępu, więc zapraszam teraz do Speedruna 3.0. Jedziemy na 10 minut. Komentuję te swoje posunięcia. Ranking już jest dosyć pokazny. 2047. Przeciwnik widzę, że ma taki sam jak ja, więc jedziemy. Jest D4, D5, C4. Gambit hetmański. Zobaczymy, czy... O, właśnie, jest C6. Zagramy skoczek C3. Jeżeli zagra skoczek F6, to spróbujemy zagrać jak Jan Krzysztof Duda z... wygrał z ojejku, już sobie przypominam, bo też analizowałem te partie. Moi drodzy, wygrał z bardzo ważnym zawodnikiem. No, z Firuzdżą, przecież. No, jasne, już sobie przypomniałem. Goniec F4. Te warianty niekoniecznie muszą być złe, tylko że już nie zagram podobnie jak Janek, dlatego że zostało zagrane A6. Więc tutaj wyprowadzę szybko skoczka. Pozycja będzie miała charakter bardzo symetryczny. No, nic lepszego jak E3 w tym momencie się nie da wymyśleć raczej. I tutaj, a właśnie, zobaczcie, on zamknął sobie gońca, nie będzie miał tutaj dostępu. Teraz się tak zastanawiam, czy skoczek E5 nie jest od razu dobre, ale myślę, że nie. Myślę, że wyprowadzenie gońca na E2 może być ok, dlatego że zawsze będę miał taką opcję skoczek E5. Jeżeli goniec zagra mi na D6, no to ja goniec G5 od razu zaplanowałem, żeby związać tędy. Oczywiście H6, goniec, może być G5, to wtedy wrócę. No dobra, ale w tym momencie on sobie osłabił tutaj skrzydło królewskie, więc z tego faktu jestem zadowolony. No i zobaczcie, grozi skoczek na G5. Ciekawe, czy on to zauważy. Teraz tak myślę, że ten goniec na D3 może będzie stał lepiej. Zawsze mogę go przerzucić z planem wieża C1. Jeżeli skoczek tutaj, to dobra. Widzę, co chce gość zrobić. Chyba to nie jest najlepsze posunięcie. Wiecie dlaczego? Bo zbije, on zbije. Ja zagram tak, będę atakował pionkę. Jak on zagra tutaj, on goniec na H5 i zderoszuję mu króla. A jeżeli hetman tutaj, to będę mógł tylko pionka za chwilę zdjąć. Tak zrobimy. Skoczek D2. Zobaczcie, roszada teraz mi nie jest potrzebna do szczęścia. Naprawdę? To zderoszuje ci króla, kolego. Oczywiście ja wiem, że tędy pójdziesz. No właśnie, poczekajcie, bo to się może warto zastanowić. Nie, no muszę ci zderoszować króla, nie ma opcji. Po to tak grałem, żeby ci tego króla jeszcze tutaj zagrał tak szybko. Taki ruch grozi i zamknie mi gońca, więc wracam tym gońcem grzecznie, ale król już roszady nie zrobi. Dobrze, jest hetman na D6. Teraz pytanie, czy zrobić roszadę i starać się grać przez F3 w przyszłości, ewentualnie roszadę, on tutaj będzie atakował. Nie, nic mi nie zrobi. Robię roszadę, żeby mieć opcję na skoczka C4. Moim planem teraz też będzie wyprowadzenie wieży na C1 bardzo szybko. Zobaczcie, według mnie, mojej oceny, G4 jeszcze zagrał. Jak tutaj dojdzie pionkiem, ja wybiję zawsze G3 i się bronię. Super. Nawet, poczekajcie, zastanawiam się nad biciem na G4. To jest ciekawe. Tu i nawet plasnąć tu. Jest opcja wejścia tam, jest też opcja zbicia tu, ale są możliwości. Wiecie co? Bardzo mnie kusi ten ruch. Ja chyba go zagram w ogóle. Bicie, bicie. I zagram tu. Dwa pionki za figurę. Groźba hetman na G7. Intuicyjnie nie widać, że to już jest wygrana. Znaczy intuicyjnie może czuć, że to jest wygrana, ale nie widać konkretnie, że to jest wygrana. Może ten ruch jest zły, ale strasznie mnie kusi. No bo mógłbym też zagrać wieża C1, wieża C5, skoczek tu.
Znaczy wieża C1, jak skoczek tu i on odejdzie tak, no to ja skoczek E5 będę miał piękne, też strategicznie będę stał świetnie, bez nawet ryzyka jakiegoś większego. Wieża C1 powinno się zagrać, ale podpowiada mi tutaj moja intuicja, żeby jednak zbić i spróbować zamieszać. Słuchajcie, ja chyba tak zrobię. Tak. Jeszcze widzę tylko taką możliwość, że tu, jak szach, to skoczek, ale wezmę tu, wchodzę tu. Będzie się robiło niebezpiecznie, wieża C1 wejdzie. Dobra, wiecie co? Bijemy. Tak mnie to kusi. Nie muszę tego robić, ale to w ramach właśnie treningu tak zrobimy. Tak zrobimy. Hetman od razu odbija, bo są groźby i spróbujemy tutaj spróbujemy tutaj zajechać. No bo jeżeli on na przykład wieżę ruszy, to mam opcję wziąć tego pionka, potem tego i tych pionków będzie tak dużo. Jeszcze jak wprowadzę ciężkie figury do akcji. Nie, no zobaczcie, podstawił wieżę. No to widzicie, no to tym bardziej się opłacało w ten sposób zagrać. Nawet nie dał możliwości mi, żebym coś spróbował go tutaj ugryźć. Łe, za łatwo. Za łatwo, podstawił. No nie, ale wiecie, ja tak mówię, nie. Wiadomo, dobrze wygrać, ale nie w ten sposób. To ma być trening, a nie wygrywanie bardzo szybko. No dobra, trudno. Nie. Jest 2,196! Ale gość! W speedrunie 3-0 takiego przeciwnika jeszcze nie miałem. To już jest absolutny rekord w tym momencie. Wczoraj grałem z gościem 2100, a tu już jest prawie 2200. No dobra, jedziemy. Jest skoczek F6, jest C4. Jest B6. Dobra, wiem, że takie posunięcie jak skoczek C3 jest dobre, bo pogoniec B7 jest bardzo dobry ruch F3. Potem będę chciał zagrać sobie E4 i to zagram na pewno. On teraz D5. W ten sposób się gra. Dokładnie. I tutaj w ogóle zastanawiam się, czy tak nie zagrać. Żeby trochę inaczej, żeby go troszkę go wybić z rytmu. Bo mogę wybić. Tak. I to też będzie dobra pozycja, ale chcę go wybić z rytmu, zagram tu. Bardzo możliwe, że ten ruch nie jest super dokładny. W ten sposób powiem. Wybił. No to E4 tym bardziej sobie zagram. Teraz grożę z biciem tutaj i w ogóle w sumie wychodzi na to samo prawie. On broni pionka. Tak, tego pionka broni. No ja to widzę. Teraz tak, jeżeli zbiję tu, on tu, ja hetman A4, on ma B5. No to nie mogę w ten sposób. Dobrze, ale to mi jakoś tutaj podejrzanie bardzo wygląda. Teraz mądrze trzeba do tego podejść. A może w ogóle B3? Bo jak on zbije. Ha, ja zbiję tu i nie zdążę mu tam złapać skoczka. Możliwe, że B3 też jest dobrym ruchem. Ale zagramy skoczek na G3. Chcę szybko figurę wyprowadzić. Oczywiście B5. On będzie tego pionka bronił. Ja jestem tego świadomy. Niech sobie broni. Jest posunięcie H6. Chyba goniec E3 trzeba odejść naturalnie. Bo bicie raczej nie wchodzi w grę. I teraz może koncepcję zmienić G3, goniec G2. Jakoś tak nie uśmiecha mi się tym skoczkiem uciekać. G3, goniec G2. Zmieniamy koncepcję gry. Tutaj jak mi zagra C5, to też zagramy sobie strategicznie. Dobra, jest taki ruch. Świetnie, no to goniec G2. Bardzo mi odpowiada ta pozycja. Czy ona jest lepsza białymi? Nie wiem. Co? Serio tak zagrałeś? No dobra, skoczek A4. No bo co? Tutaj to mi nic nie grozi, bo odbiję. Skoczek ma wjazd fajny na C5 w razie czego. Aha. No dobra, mam w razie czego wjazd skoczkiem. Dobra, robię roszadę. Nie, no tu się wszystko trzyma, hello. No hetman D7? No dobrze, to wtedy zagram tu. Jak on mi zbije, ja zbiję. On wymieni mi hetmany. On zagra tak, aha. Ja zbiję wieżą. Wejdę tam, tu. No dobra, nie mam wyjścia. Skoczek C5, ale on bardzo dużo ruszył się gońcem i hetmanem. Gońcem przede wszystkim, więc uważam, że mój rozwój jest bardzo dobry. C3 zagrał, mądrze. Bardzo mądrze. I teraz tak. Zagram tu. Nie chcę wymieniać hetmanów. On mi zbije pionka, ja wieża B1. Może nawet wieża D1. Nie, no wieża B1. Bo chcę zbić tu, bronić skoczka. Ja muszę się rozwiązać tutaj z tym skoczkiem. Jeżeli on zagra hetmanem, to mam skoczek F4 zaplanowane. Dokładnie. Wybijam tutaj, bronię i teraz grożę z biciem na B4. No, oczywiście może A5. O, skoczek wleciał. Ok.
Dobra, ale mam czarnopolowego gońca. To jest przekonywujące dla mnie. Teraz tak, jak zagram tutaj, on odejdzie po prostu hetmanem. Ja muszę rozwiązać sobie problem ze skoczkiem. Może po prostu tutaj, ale wtedy on tak. Ciekawe. Pytanie, czy ja czegoś. Czy ja to dobrze rozegrałem? Może hetman C1. Bronię tutaj. Może jakieś takie opcje będzie rozważał. Śmiem twierdzić, że może nie do końca mi to wyszło. Trudno się przyznać do błędów, co nie? Nie, no, odchodzę wieżą. Mam taki plan. Jeżeli hetman, to tak. Aha, tutaj, bo chciałem spróbować tak zagrać. Dobra, mam teraz taki chytry plan jak goniec F1 z obroną skoczka, ale czasami też będą opcje skoczek F4 z tutaj z wybiciem, tylko że tu mi będzie wisiało. Dobra, teraz muszę się zastanowić, jakby go tutaj ugryźć. I czy w ogóle z pionek mniej na własne życzenie? Nie musiał być. Bo co, wieża na D2, wybicie, wybicie, on wieżą. Co dalej? Tak nie zagram, bo skoczek znajdzie dobre pola. Może goniec F2 po prostu uciec i poczekać na jego reakcję? No dobra, goniec F2, tak poczekamy na jego reakcję. Oczywiście on zbije, ja zbiję, on wieża D8, ja wieża D2, wymiana będzie, tutaj będę się trzymał. Czy para gońców mi z tym, w tym wystarczy? No zobaczymy. Oczywiście tutaj nie przechodzi hetman A2, bo zawsze wybijam wieżę na D8. No dobra, i teraz. Aha, tutaj mi będziesz atakował. Muszę chyba tak zagrać, ale to już mi się nie podoba. Ale muszę tak zagrać, bo stracę jednak figurę. No będę musiał wymienić niestety te gońce. Królem przejść tędy. Skoczek broni pasywnie. Wygląda u niego to bardzo dobrze. No goniec się poprawi, pójdę królem tutaj. No szacha ma. Skoczek D3 może zagrać. O, pojawia się opcja H4. Aha, czy tutaj jest szach? No dobra, ale skoczek D3 mogę zagrać w tym układzie. Troszeczkę wyżej, bo zawsze tutaj będę groził po ruchu A4. Królem się przemieszcza. No dobra. G4 mu wrzucimy, żeby przyblokować gwiazdy, ale może H4 teraz też będzie opcja bicia z szachem i ucieczka. Coś w tym stylu. Tu jest atak, dobra. No H4 mogę zagrać, bo i tak hetman podpiera, a on zagra pewnie F6. Będę musiał wybić i spróbuję wjechać. O, zbił. Super. Strzał. Skoczek broni. Może w ogóle. Aha, skontratakuje, to nie. Może tak zagrać królem na G2, żeby do tego pionka dojść. Ok, tak zrobimy. Skoczek wjechał. Gdzie on może mi tutaj wjechać? No dobra, zagram z powrotem. H3 może nastąpić, a wtedy tu, żeby pionka na F3 bronić. Teraz grożę biciem. Tak, muszę tak zagrać. Dokładnie, bo wybić nie można było, bo tu mi by skosił pionka. Jest tutaj gwiazda. Dobra, będę musiał po prostu wybić i zagrać F4. No nie chcę tego robić. Znaczy no, chcę w sumie to zrobić, bo będę miał silne centrum. Skoczek nie może wejść. Skoczek na D3 stoi wyśmienicie, moi drodzy. Wyśmienicie stoi skoczek. Tak, ten pionek jest do wzięcia. O rety. Tego nie zauważyłem. Nawet nie mam opcji tak, bo on mi zbije tu. Fiu, fiu. To się porobiło teraz. Nawet jak tak zagram, to mi hetmanem zbije. Dobrze to przeliczył.
Ja nie doliczyłem. Teraz pytanie, czy zagrać tak? On zbije tu, ja zbiję tu. Się trochę rozegra. Niedobrze. Niedobrze, ale chwila. Tak mogę. On tu. Właśnie tak, zagra mi z szachem. Będzie mnie tymi pionkami tutaj jechał. No dobra, Krzysztof. Myśl teraz. Dobrze, hetman E2. Skoczek tu. Aha, tu mi cały czas atakuje. Co, wymienię? On wymieni, ja tu. On da szacha, ja ucieknę. On mi tak zagra. Jest po mnie. Myślałem, że w ogóle tak mogę zagrać. Nie, przeoczyłem hetman E4 w tych moich obliczeniach. Dobra, skoczek F2. Trudno. Cofam się strasznie. Nawet nie musiałem zbijać, nie musiałem hetman E2 grać. Okej, okay, no to chociaż król zbija pionka. W tym układzie. No tak, zagram oczywiście, on zagra hetmanem tutaj. Okej, tutaj taki ruch będzie grany, czy ja mam tak zagrać w ogóle? Tutaj, 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 tutaj. No muszę. Żebrać o remis. Tutaj będzie szach. Tu, 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 tu. Jak tam pójdę, to będzie dobrze. No dobra, ryzyk fizyk. Powiem wam, że już w sumie nie wiem. W sumie nie wiem, jak już reagować. Pozycja jest ciężka. Wypuściłem go jednak. Wypuściłem go gdzieś. Czy on tu coś tutaj widzi, czego ja nie widzę? Ha, skoczek E4. O tak. No dobra, mam wtopę, nie? Muszę poddać partię, bo muszę odbić tutaj hetmanem. Może spróbuję rewanż mu zaproponować. O, to bolało. To trochę bolało. Gość nie chce rewanżu. No, nie dziwię się. Byłem dla niego za słaby. Dobra, lecimy dalej. No, tak to bywa. Troszkę zaryzykowałem, nie policzyłem i tak się to potoczyło. Jedziemy dalej. Jest D4, jest D5, C4. E6, skoczek na C3. Ok, o, to zagramy posunięcie E4, jeżeli jest taka możliwość. Mogą tutaj też powstać bardzo ciekawe ruchy. Prawda? W ten sposób grasz? Tu się bije. No dobra, zagrałeś inaczej. No więc przepcham pionka, no. Skoro dajesz mi zdobyć tutaj centrum, troszkę silniejsze, więc skorzystam z tej okazji. Dlaczego by nie? Ok, tutaj na pewno trzeba zadziałać jakoś mądrze. No skoczek F3, no trzeba jakoś tutaj centrum bronić. Jak najszybciej trzeba tutaj te figury wprowadzić do akcji. Wybił, wybił, no dobra, ale ja się cieszę z tego, że mam gońca czarnopolowego. Na pewno w tych układach trzeba dosyć dobrze znać teorię, ale też grać w sposób taki dosyć odważny. Dobra, goniec D3, będę spoglądał ci tam przez okno i szybko też robię roszadę. Co dalej? Taki ruch pewnie. Dokładnie. No to wieża E1, bronimy. No właśnie, to wszystko przez to, że tamtą partię jakoś przegrałem. Wiecie, jak to działa. Zawsze to tak działa. Demotywująco. No dobrze, wybijamy. Jeżeli on to wszystko uprościł, znajduje dobre pole na D5, ja się zgadzam i faktycznie może tak być. Strategicznie dobrze dla niego, ale jeszcze mam w zanadrzu jakieś tutaj tego typu rzeczy. No dobra, goniec A3, celujemy tam. Jak B5, to zagram tu. Dobrze, teraz chwilkę, muszę się zastanowić. No gramy tak. Tu zbić nie może. Jeżeli zagra jakieś H6, G6, to planowałem gońcem zagrać na D6. Jak on tak, to ja po prostu to zbiję, będę grał na różnopolaki. Jeszcze tak nie zagrał. Dobra.
Zagram tak, bo... Aha, on może się skoczkiem zasłonić. Myślałem, że wieżą od razu może odejść. Może odejdzie, bo wtedy mam też wstępem zagranie. Źle. Krzysztof, źle zagrałeś. Mogłem w tej sytuacji chyba zagrać tak. I spróbować tam poświęcić, zbić i potem wieżą wjechać. Aj, szkoda. Ale czekajcie, czekajcie, może to jeszcze nie ucieknie. Hetman F3. Na ten motyw trzeba się zaczaić. I chyba wieża na D1, bo jeszcze chwila, może teraz tutaj uderzyć. Tu, tu, tylko że ma takie ruchy. No właśnie. Gram szybko wieżą, żeby tak zagrać. No on może zagrać zawsze G6. Dobra, tutaj niby się wzmacniam poprzez ruch taki, ale teraz już taki ruch będzie groził. Ciekawe, czy on to w ogóle dostrzega. Może też pomyśleć sobie w ten sposób, a obronił się od C3 i w ogóle nie dostrzega skrzydła królewskiego, a powinien? Dobra, tak czułem, że ten ruch zagra. Możliwe, że teraz trzeba tutaj trzaskać. Tu, tu, tu i grozi mat. On może zagrać tak. Ja tu, on bije, bije, bije i tam goniec wisi. Dobra, trzaskamy. Dobry moment, teraz na kombinację przyszedł. Taki typowy motyw na kombinację. Jak nie zbije, no to odejdę gońcem czarnopolowym. Zaskoczony zapewne przeciwnik. Właśnie się tak zastanawiam, jak zaczynam kombinować w partiach w debiucie, to często to się może źle kończyć. Może dobrą radą jest po prostu grać to, co lubisz, to, co umiesz najlepiej i próbować jednak stwarzać opory, żeby walczyć tak na równi z równim, na równi, jak równy z równym. Chodzi mi o to, że żeby nie przekombinowywać, no. A ja tu często właśnie... What? No to tutaj i co? Zaraz, bo weźmy gońca, tak? Znaczy, ja mogę też odejść gońcem i też będzie ok, bo... Zaraz. Tutaj. I czym ja przede wszystkim grożę? On mi zbije gońca. Ja tu, on tu, ja tu, 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 tu. No mata nie będzie. Może w ogóle tak zbić. O, właśnie. Hetman F7. Bo to jest to samo. A jeżeli on zagra tak, to ja tutaj. I wtedy grożę już matem, bo goniec ma pole F7 ogarnięte. Więc hetman F7. Nie, no ten ruch już nie działa, bo gram sobie tędy. Dobrze mówię? Nie mówię dobrze. Tak. Jeżeli on na przykład bije, to tak, 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 tak i mat. Wygrywam po hetman H5. Najfajniejsze jest to, że jak on zbije mi wieżę, to ja też mam taki ruch. Ale nie, no, goniec G6 wygrywa. Atako... Nie zauważyłem tego ruchu. Ajajaj, Krzysztof. Ale pograłeś jak sierota teraz. Tam jeszcze mogłeś trzasnąć. Wszystko mogłeś zrobić. Goniec B2. Ale jestem po prostu masakra. Konie F4 nie widziałem. Wszystko takie oczywiste było. To teraz mi się sypie pozycja kompletnie. Tutaj. I co ja mogę? Nic. O rety. O rety, 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 rety. Ale pograłem jak cajmer. Wszystko wisi, a ja już nic nie mogę. Nawet tu nie mogę. A tu jeszcze byłoby w miarę. A hetman broni. Kurczę, nie dostrzegłem takiego posunięcia obronnego. Oj, wiecie co? Masakra.
No gram tak, to co ja mogę innego zrobić? Nic. Wszystko wisi. Tutaj, tutaj, tutaj. O, rety. Powiem wam, skaszaniłem. A jeszcze tutaj jest opcja. Poczekajcie, on chyba źle zagrał. Bo zbijam. A czy ja nie mogę tędy zbić? Może to będzie lepsze. Dobra, chwila, pomyśl. Bo jeżeli tutaj, to on musi zbić. Ja mam hetman H3, on odchodzi. Ja zbijam skoczka, on zbija mi gońca. No dobra, będzie miał figurę więcej. A jeżeli zbije tu, to on mi zbije gońca. Ale chwilunia, a może tak zbić tego pionka? Bo jeżeli on mi zbije tu, to ja zbijam tu i żyjemy. A nie, wieża mniej, no co ja gadam? Przecież on mi wieżę teraz trzasnął. Dobra, muszę zbić na D3. Nie widzę innej opcji. Figura mniej. I zero perspektyw na atak. Kompletnie. No to się zepsuło. Jeszcze hetman D5 ma świetne takie zagranie. Dobra, F3. Czysta rozpacz, moi drodzy widzowie. Nie grajcie tak w szachy w domu. Nie dostrzegłem, ale to tak zwykle jest w taktykach, że się nie dostrzega. Jak się zafiksujesz na atak. No dobra, ale oczywiście jeszcze walczymy. Powalczymy w postaci wieża B1, żeby z tempem zaatakować. Tutaj przeciwnika, tutaj grozi bicie. Nieprzyjemne. Może to będzie ok i zagram tak z kontrą. Zaryzykuję, ale H4 zagram. Źle H4. H3 trzeba było. Bo on mi tu trzaśnie i potem będę miał taki młynek. Ale zagrałem znowu za szybko. Nie przewidziałem tej opcji. Ale moment, jak zbiję, to jeszcze mam taki ruch. Okej, taki ruch i tutaj. Bo jak się tego pionka uda wziąć, to może jeszcze tragedii jakiejś wielkiej nie będzie. Tutaj? Dobra, zbijam. A, szach jest. Szach jest. No i co? Muszę się przyznać do błędu i wracać. H3 byłoby lepsze, bym sobie uciekł i... A co, zagram tak? To mi wybije. No nie, no muszę tak. To już niestety. H3. H4 błąd. H3. Zobaczcie, jakie to ważne czasami tym pionkiem bandowym, żeby w odpowiednim momencie ruszyć. Maty grożą. Ha, no przecież. No przecież grożą maty, Krzysztof. A ty chciałeś tu jeszcze walczyć o remis. No nie ma szans. Król ma w topę. Aj! No nie, no dzisiaj kiepski dzień niestety. Narzekam troszkę, ale takie są szachy. Trzeba się z tym pogodzić. No trudno. No bo co ja mogę grać? No dobra, bronię się, no co, bronię się. Zagrasz tu i też mam w plecy, po prostu będę sobie próbować stać w miejscu, czy jakąś opcję tutaj jeszcze wykorzystam, to nie wiem. Hetman, no tak, hetman F4. Słusznie zresztą. Kompletnie nie ma co grać. Tak zbije, to on mi zbije tu. Zagram tak, on mi zbije tu. A nie, no zbije. Dobra, bije. Bije pionka. On mi zbije z szachem, ja zagram tak. Aha, on potem tutaj zagra. A jeszcze powalczymy może wieżę na hetmana. Ciekawe, czy on taki ruch teraz zagra. Wtedy bym musiał wybić. Zagrał. Wybijam. Nie no, to jest kompletnie przegrana pozycja. Biały mi. Pytanie, czy tak?
Spróbuję zagrać mu tu i sprowokować go do wybicia tego pionka, żeby wieżą właśnie się ustawić na 4 i spróbować zrobić blokadę. Czasami ten pionek mógł być dla niego dobrą opcją. No ale tu myślę, że i tak będzie ciężko. Dobra, wieża G4 i próbuję stać w miejscu. Będę próbować teraz bardzo szybko ruchy wykonywać. To jest też wygrana na pewno czarnymi, tylko technicznie może trochę trudniejsza, więc jeszcze zobaczymy, czy uda się wyjść z wora. W pewnym momencie oczywiście hetman będzie mógł zbić wieżę, to nie będzie dla mnie korzystne. Będę stał w miejscu. Będę próbować stać w miejscu. Pionkówka może być w pewnym momencie po prostu gorsza. A, mogłem zbić. Nie mogłem, bo hetman C1. Tak. Tutaj. Tu. No, wieżą może będę tańczył. On mi szacha nie może dać teraz żadnego, więc stoję królem. Będę wieżą tańczył sobie na linii czwartej. Zobaczymy, czy ze mną wygra. Tak. Jak tutaj, to zbijam wieżą. No może dać szacha, no to ucieknę. Królem będę się trzymał na tych polach, żeby on mi wjazdu nie zrobił jakiegoś z tyłu, bo wtedy przegrywam. Muszę szybko grać. O kurczę. Tu, tu. No, muszę wybić to wieżą. Nie muszę, mogę tak zagrać. Ładnie wymyślił G4. Dobra, dalej chyba jest taka trochę blokada, czy nie? Nie, no, to jest przegrana. Na 100%. Ale niech próbuje. Wymienić nie może wymienić, bo remis. Z powrotem. Jak zbije wieżę, to remis. Muszę się tego trzymać. Hetman tutaj będzie mnie jakoś próbował szarpać. Tak. Mam mało czasu. Muszę mieć więcej czasu. Znaczy on musi mieć coraz mniej czasu. Bo jak tu, jak on mi bije wieżę, no to jest też remis. Wracam. Będę tańczył cały czas tutaj wieżą. Dobra, jak bije, to remis. Zbił! Król F4 remisował. Wygrywał, znaczy. Remis, ale wyjście z wora. Co za gość? Król F4 wygrywał. Chyba. Nie wygrywał. Był i tak remis. Z tego co wiem. Tak. No teraz to już jest remis. Ale wyjście z wora, słuchajcie. Niewiarygodne. Tu musimy zawsze grać na opozycję. Jeżeli przeciwnik wchodzi, to my musimy na opozycję wejść. Remis. Ja cię kręcę. Ale zaczekajcie, zobaczcie. Tutaj. Król F4. Co mówi w ogóle silnik? Stockfish, czy coś pokazujesz? Nie, bo nie, nie. No dobra, ale teraz tak. Nie mogę iść tu, bo on bije i wygrywa. Więc na przykład gram tak, powiedzmy. Jak on zbije, to zawsze jest remis, bo wchodzę na opozycję. Jeżeli tak, to tak. Jeżeli tak, to tak. Cokolwiek. Tak, to tak. Tak, to tak. Opozycja. Jak on bije, to... Dobra, to i tak był zawsze remis. Okej. Okay.
ale wyjście z wora, moi drodzy, no dawno takiego, z takiego wora nie wyszedłem, co nie? Masakra. Dobra, dzięki za dzisiaj, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia w Warszawie 21 maja. Widzimy się, cześć.